Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tropem Hubala. Ponieważ dziś wypada 81. rocznica śmierci majora, chciałabym w tym filmie opowiedzieć Wam o tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się 30 kwietnia 1940 roku. Zacznijmy może od tego, że nocą z 20 na 30 kwietnia 1940 roku oddział opuścił uroczysko Radocha nieopodal Wólki Kulikowskiej, gdzie zresztą obozował przez ostatni tydzień i ruszył najpierw w kierunku młyna Stefanów, położonego nad rzeką Studzianną, a potem w kierunku młyna Fryszerka, należącego do przyjaznych oddziałowi braci Sobczyńskich. Jeden z nich poinformował Hubala, że w jego własnej stodole kwateruje właśnie pluton niemiecki, który bierze udział w obławie na oddział, że cały teren silnie jest nasycony jednostkami wroga i że on sam sugerowałby przeprawę przez Pilicę, gdyż najprawdopodobniej lewy brzeg rzeki jest nieobsadzony przez nieprzyjaciela. Młynarz twierdził również, że z wiadomych mu informacji obława sięga jedynie do Anielina i gdyby oddziałowi udało się dotrzeć za tę wieś, to najprawdopodobniej udałoby mu się również wydostać z obławy. Początkowo Hubal wybrał pierwszą opcję, zdecydował się na przeprawę i ruszył w kierunku Brodu na Pilicy. Okazało się jednak, że wody są na tyle wezbrane, że rzekę trzeba będzie przepłynąć, a nie da się jej przejechać. Natomiast początkowo wydawało się, że to nie wpłynęło na majora. Konie po kolei powoli zanurzały się w wodzie i dopiero kiedy sięgała im ona do brzuchów, Hubal nagle zawrócił swojego demona i wrócił na brzeg. Pozostaje pytanie, skąd ta nagła zmiana decyzji? Nie jesteśmy niestety pewni, co działo się w głowie Hubala, natomiast możemy przypuszczać, że był on świadomy, że wystarczy jeden dobrze wstrzelany RKM przeciwnika, żeby cały jego oddział został właściwie w czasie takiej przeprawy wystrzelany. Uznał więc chyba, że ryzyko jest po prostu za duże. Jeśli już padło określenie cały oddział, to warto powiedzieć, jak liczny albo też jak nieliczny był w tym czasie oddział Hubala, gdyż tworzyło go zaledwie 20 albo 21 jeźdźców. Dzięki uprzejmości Jacka Lombarskiego, który jest według mnie najlepszym i największym specjalistą od spraw hubalowych obecnie, mogę Wam przedstawić listę nazwisk osób, które tamtego dnia towarzyszyły Hubalowi. Oprócz samego dowódcy byli to oczywiście plutonowy Józef Alicki, plutonowy Romuald Rodziewicz Roman, plutonowy Józef Pruski, pseudonim Ułan, podporucznik Zygmunt Morawski Bem, Ułan Tadeusz Madaj, pseudonim Nawrocki, plutonowy Stanisław Kagankiewicz, kapral Antoni Kosowski Ryś, który był luzakiem majora, podchorąży Henryk Osowski, pseudonim Dołęga, ksiądz kapelan kapitan dr Edward Ptaszyński, Leliwa, plutonowy Franciszek Głowacz-Lis, wachmistrz Józef Świda, pseudonim Lech, Ułan Roman Brajer, kapral Antoni Lisiecki, pseudonim Zemsta, szeregowy Henryk Białas, pseudonim Mściwój, kapral Antoni Piotrowski, Marian Kuczera, Stanisław Piątkowski, Jerzy Szkodziński, pseudonim Soku oraz Józef Pogorzała, Zając. Przy tych ostatnich nie jesteśmy pewni, jakimi stopniami mogli się, nie wiem, czy wylegitymować, ale jakie mieli stopnie wojskowe, dlatego ich tutaj nie podałam. Możliwe, że 21. ułanem był Leszek Kaczorowski, pseudonim Zagłoba, choć jest to tak naprawdę tylko moje przypuszczenie, w dodatku oparte na dosyć wątłej podstawie. Mianowicie Józef Wyrwa, pseudonim Furgalski, jeden z bliskich przyjaciół i współpracowników oddziału, otrzymał od Hubala na krótko przed jego śmiercią misję wyjazdu do Warszawy po to, aby załagodzić mocno napięte stosunki z Komendą Główną Związku Walki Zbrojnej. Wyrwie nie udało się zrealizować tej misji i kiedy wrócił w te strony 1 maja 1940 roku, dowiedział się o śmierci Hubala właśnie od Leszka Kaczorowskiego, pseudonim Zagłoba. Stąd podejrzewam, że
Kaczorowski był tak dobrze poinformowany o tym, co się stało z ich dowódcą, właśnie dlatego, że uczestniczył w tych wydarzeniach z 30 kwietnia. Choć, tak jak mówię, to jest tylko moje przypuszczenie, które może być oparte, które właściwie jest oparte na takiej wątłej podstawie. Po zrezygnowaniu z zamiaru przeprawy przez Pilicę, Hubal poprowadził swoich ludzi leśną przesieką w stronę zagajnika Zaczynki, oddalonego o 1,5 km od wsi Anieli. Pozwolę sobie użyć określenia Melchiora Wańkowicza, ponieważ uważam je za wyjątkowo obrazowe i adekwatne. Mianowicie był to zagajnik gęsty jak szczotka i być może właśnie przez to powodował takie poczucie bezpieczeństwa i wydawał się idealnym miejscem na przeczekanie niemieckiej obławy. Hubal miał nawet powiedzieć coś w stylu: no, tutaj nas nikt nie będzie szukał, czy tutaj nas nikt nie znajdzie. Warto też wziąć pod uwagę, że to poczucie bezpieczeństwa mogło wynikać z faktu, że Niemcy właściwie nigdy nie walczyli przeciwko oddziałowi nocą, po ciemku, w lesie. Romuald Rodziewicz wspominał, że owszem, walczyli bardzo dobrze, ale tylko w świetle dnia. Nocą natomiast bali się wchodzić do lasu. I dlatego też mogło to wywołać właśnie w Hubalczykach takie poczucie bezpieczeństwa, że od strony drzew, od strony dużego lasu nic im nie grozi. I Hubal zdecydował się wystawić jedynie pojedynczy posterunek od strony wsi. Objął go kapral Antoni Lisiecki, pseudonim Zemsta, natomiast reszta ułanów zmęczonych napięciami tej i poprzednich nocy i dni szybko zasnęła. Do świtu zapanował spokój. Jeśli chodzi o wydarzenia z ranka 30 kwietnia 1940 roku, to należy podkreślić, że tak naprawdę nie dysponujemy żadną niemiecką relacją, która by je opisywała, i odtwarzamy je jedynie na podstawie wspomnień samych Hubalczyków, co samo w sobie może grozić pewnym brakiem obiektywizmu. Natomiast warto też podkreślić, że żaden z Hubalczyków nie widział momentu śmierci swojego dowódcy. Najobszerniej wydarzenia te opisał podchorąży Henryk Osowski, pseudonim Dołęga, który był adiutantem oddziału, a tego dnia pełnił dodatkowo funkcję oficera służbowego. Napisał on w jednym ze swoich artykułów: obudził mnie tupot. Patrzę, że biegnie Zemsta i woła: panie adiutancie, Niemcy! Wydaje mi się, że chłopak oszalał, albo mu się śni, albo jest nieprzytomny. Jacy Niemcy? Przecież jest cicho, spokojnie, śpiewają skowronki, właśnie wschodzi słońce. Widzę, że w jednym ręku trzyma karabin, a w drugim pistolet. Tymczasem pamiętam, że postawiłem go na posterunku tylko z pistoletem. Pytam, by go otrzeźwić: skąd masz karabin? Stałem za krzakiem, odpowiada, a tu Niemiec do mnie wyłazi i mówi: hände hoch! To mu odpowiedziałem, zdzieliłem pięścią, wyrwałem karabin. W tym fragmencie pozwoliłam sobie podkreślić dwa zdania. Pierwsze z nich to: wydaje mi się, że chłopak oszalał, albo mu się śni, albo jest nieprzytomny. Jacy Niemcy? Czy nie wydaje Wam się to dziwne, że w momencie, kiedy od tygodni na oddział trwa obława, do Hubalczyków docierają wiadomości o tym, że siły niemieckie wokół nich zaciskają się, że są tropieni, byli ostatecznie zmuszeni, żeby zmienić miejsce postoju. Ba, 29 kwietnia, czyli zaledwie dzień wcześniej, patrol plutonowego Józefa Pruskiego, pseudonim Ułan, natknął się na Niemców przy wyjeździe z lasu pod Wólką Kulikowską i w trakcie wymiany ognia zginął Ułan Józef Kośka, który zresztą był ostatnim ochotnikiem przyjętym przez Hubala zaledwie tydzień wcześniej. I w świetle tego wszystkiego, kiedy Hubalczycy zdają sobie sprawę, w jakim są niebezpieczeństwie, podchorąży Osowski jest zdziwiony, że wartownik melduje mu o pojawieniu się Niemców. Ba, twierdzi, że to jest tak nieprawdopodobne, że chłopak albo oszalał, albo mu się coś przyśniło. Moim zdaniem zachowanie adiutanta jest bardzo dziwne, tym bardziej, że zobaczcie drugie podkreślone przeze mnie zdanie. Widzę, że w jednym ręku trzyma karabin, a w drugim pistolet. Tymczasem pamiętam, że postawiłem go na posterunku tylko z pistoletem. Okej, widok Niemca mógł się zemścić, no powiedzmy, że przyśnić, albo coś mogło mu się przywidzieć, ale jeśli trzyma broń, której wcześniej nie miał, to chyba oczywistym jest, że nie wiem, nie mógł jej znaleźć
w krzakach, albo że nikt mu jej nie przyniósł, że najprawdopodobniej właśnie zdobył ją na wrogu. Ba, nawet jeśli Osowski nie do końca wierzył wartownikowi, to mógł po prostu obudzić resztę, bo najwyżej alarm przez wartownika podniesiony okazałby się fałszywy i mogliby, nie wiem, przesunąć się głębiej w las albo po prostu wrócić do snu. Tymczasem Osowski tracił cenne sekundy na przepytywanie wartownika o rzeczy, które właściwie powinny być dla niego oczywiste. Jesteśmy w całym zagrożeniu. Mogli się pojawić zatem w naszym pobliżu Niemcy. Mogli przyjść po prostu po śladach końskich kopyt. Ostatecznie Osowski zdecydował się obudzić Hubala, który szybko się zerwał i zaczął wkładać kożuch. Ponieważ las, tak jak wspomniałam, był bardzo, bardzo gęsty, więc Osowski przyklęknął, żeby cokolwiek zobaczyć i wtedy właśnie dostrzegł dwóch niemieckich żołnierzy, którzy czołgali się w kierunku jego i majora. Oddał strzał do jednego z nich i zabił go na miejscu, natomiast drugi zdołał przyklęknąć i strzelić w kierunku Osowskiego z kolei. Osowski powiedział potem: mógł celować chyba tylko w moją głowę, strzelił, zamiast mnie w głowę trafił w serce majora, który stał za mną. Dodał też, że Niemiec nie mógł widzieć, że za Osowskim ktoś stoi właśnie przez gęstość drzewek, które ich wszystkich otaczały, więc właściwie byłoby to bardzo przypadkowe trafienie w Hubala. I te słowa Osowskiego wydają się bardzo precyzyjnie określać moment śmierci majora, tylko że Osowski kilka zdań sam sobie przeczy. Dlatego, że mówi, że Hubal jakoś tak okręcił się wokół siebie i krzyknął do Osowskiego: Heniek, ratuj teczkę, teczkę z dokumentami. Nie jestem specjalistą od spraw medycznych, natomiast wydaje mi się, że osoba, która otrzymała śmiertelny postrzał w serce, nie jest już w stanie wykonywać jakichś dodatkowych ruchów czy kroków, ani tym bardziej wydawać konkretnych, przytomnych komend. Nawet jeśli Hubal jakby otrzymał postrzał w klatkę piersiową i pocisk minął serce, to wydaje mi się, że rana taka jest na tyle poważna, żeby właśnie uczynić rannego niezdolnym do tego typu wydawania komend czy ruchów. Zresztą mamy też relacje dwóch innych Hubalczyków, które zdają się moment śmierci Hubala przesuwać nieco w czasie. Jednym z nich jest wspomniany już przeze mnie Romuald Rodziewicz, pseudonim Roman, który w swoich zapiskach z oddziału Hubala, opublikowanych w czasopiśmie Kontrasty w 1980 roku, napisał w taki dosyć barwny sposób. Strzały, a może to sen? Widzę pochylonego nad sobą majora Hubala. Coś mówi. Nic nie rozumiem. Trzęsie mnie za ramiona, przytomnieję i słyszę: Niemcy! Major zrobił skok w bok, coś krzyczy do Alickiego. Biegnę do konia. Siodło. Koń staje dęba, chwytam za chlebak i z wisem w ręku biegnę w kierunku strzału. Widzimy więc, że w momencie, kiedy rozpoczęła się strzelanina, Hubal jeszcze żył. Tymczasem Osowski mówi w swojej relacji, że po tych dwóch strzałach, jakie wymienił z czołgającymi się Niemcami, w lesie jeszcze na jakiś czas zapanowała cisza i strzelanina wybuchła dopiero później. W związku z tym relacja Romana potwierdza, że po tych dwóch strzałach, które zostały do Osowskiego oddane, czy które Osowski wymienił z Niemcami, Hubal jeszcze żył. Wydaje się, że ostatnią osobą, która widziała majora żywego, był Józef Alicki, który pisał w swoich wspomnieniach: Major stał na maleńkiej polance, trzymając w ręku niemiecki karabin z bagnetem. Obracał tym karabinem i jakimś cichym, przygnębionym głosem powiedział: Tak, musimy umrzeć mężnie. Strzałów na razie nie ma. Naraz major się ożywił i wydaje rozkazy. Zwraca się do mnie i mówi: skocz po RKM-y, biegnij w kierunku pilicy i powstrzymaj przeciwnika. Podciągniemy popręgi i siądziemy na koń. Będziemy czekać na was. Po ostrzelaniu wracajcie szybko i pomkniemy w duży las. Widzicie więc, że po początkowym zaskoczeniu Hubal próbował jeszcze w jakiś sposób zorganizować obronę, choć tak naprawdę w takim gęstym zagajniku nie było to wcale łatwe, bo jeśli Hubalczycy, każdy z nich wybrał sobie jakąś taką maleńką polankę na sen, to byli w dość dużym, podejrzewam, rozproszeniu. Słowa Hubala mogą sugerować, że początkowo przynajmniej Niemcy szli tylko od jednej strony, właśnie od kierunku pilicy, czyli od tego miejsca, od tej strony, z której Hubalczycy w zagajniku sami się pojawili. W związku z tym możemy przypuszczać, że właśnie podążali za
końskimi śladami zostawionymi przez oddział. Elicki przedzierał się przez drzewka, próbując zrealizować czy wykonać polecenie Hubala. Nie mógł jednak odnaleźć Kagankiewicza, a chwilę później rozpoczęła się gwałtowna strzelanina. Alicki wspominał, że wtedy już nie widział Hubala, że Hubal prawdopodobnie stał ze swoim koniem i widział Alicki tylko moment, w którym demon został postrzelony, zaczął się przewracać i dodał Alicki jeszcze, że tylko przez chwilę koń jeszcze trzymał wysoko łeb w górze, a potem się przewrócił. I to jest chyba moment, w którym Hubal zginął. Biorąc pod uwagę to, że razem z nim życie stracił wspomniany już przeze mnie luzak, kapral Antoni Kosowski, pseudonim Ryś, a także zginęły dwa ich konie, możemy przypuszczać, że wszyscy oni zginęli od jednej serii z broni maszynowej. Ale to tylko przypuszczenie. Żaden z Hubalczyków nie widział śmierci swojego dowódcy. Zresztą wydaje się, że w tym chaosie związanym ze strzelaniną, która się rozpętała, każdy z nich myślał głównie o ratowaniu własnego życia. Części ułanów w ogóle nie udało się dosiąść spłoszonych koni. Ci, którzy zdołali wskoczyć na siodło, uciekali w stronę Pilicy i grupę tę, jeśli dobrze pamiętam, prowadził podporucznik Zygmunt Morawski, pseudonim Bem. Był również w niej plutonowy Józef Pruski, który pisał: moja rumba zaplątana w wodze jeszcze stoi, odplątuję ją, ucieka mi, ale zdążyłem się złapać za strzemię i uważam, że dlatego uniknąłem najgorszego, śmierci, bo pociągnęła mnie za końmi, które były już w przodzie. Grupa ta przepłynęła Pilicę i dotarła do Rzeczycy, do sołtysa Bolesława Wojakowskiego, który był również kolejnym z przyjaciół oddziału. Część ułanów podążyła za to za podchorążym Henrykiem Osowskim, o którym zresztą Alicki powiedział Zygmuntowi Kosztyle, kiedy ten szukał materiałów do swojej książki, że zobaczył, jak Osowski pierwszy wskoczył na konia i pomknął. Osowski kierował się w stronę wsi Dęba na południe od Inowłodza i jego grupa pojawiła się tam około godziny 11 w południe. Czterech ułanów nie zdołało dosiąść koni i byli to Józef Alicki, Józef Świda pseudonim Lech, Tadeusz Madej Nawrocki oraz wartownik, czyli Antoni Lisiecki pseudonim Zemsta. Ukryli się oni w dość gęstych krzakach, przygotowani na to, że będą musieli walczyć o swoje życie i bronić się. Natomiast Niemcy nie zdołali ich znaleźć, mimo że przez znaczną część dnia przeczesywali zagajnik i ostatecznie udało im się, czyli Hubalczyko, dotrwać w tych zaroślach do wieczora, kiedy Niemcy już zniknęli z lasu. Udali się z powrotem na miejsce, gdzie ostatni raz widzieli majora i znaleźli tam tylko zabitego demona, z którego ktoś ściągnął siodło. Tyle jeśli chodzi o wydarzenia w samym zagajniku Zaczynki Anielińskie. Później Niemcy, kiedy znaleźli ciało Hubala, przenieśli je do zagrody Laskowskich, która znajdowała się najbliżej zagajnika i sama była w takim dość, no może niedużym, ale jednak oddaleniu od wsi. Tam wykonali zdjęcia, zresztą zdjęcia robili już w zagajniku. W zagrodzie Laskowskich wykonali chyba te najsłynniejsze, kiedy pozują na kształt myśliwych z upolowaną zwierzyną, czyli po prostu trzymają Hubala za kołnierz jego kożucha, jego płaszcza i po prostu dokumentują to, że wreszcie udało im się majora Rudobrodego upolować. O tym, co działo się dalej, opowiedział też Władysław Tomasik, który tego dnia pracował na terenie Zagrody Laskowskich. Mówił, że Niemcy kazali mu opróżnić stojący obok wóz z gnoju. Na ten wóz złożyli ciało Hubala i powieźli go do Poświętnego. W Poświętnym zwołali ludność po to, żeby mogła zobaczyć na własne oczy, że major Hubal został zabity. Później ciało zostało przełożone na ciężarówkę i wywiezione do koszar w Tomaszowie Mazowieckim. Istnieje pogląd, że Niemcy początkowo planowali pochować Hubala na cmentarzu pierwszowojennym, który znajduje się na terenie
na terenie jednostki, a właściwie naprzeciwko niej, ale zrezygnowali ostatecznie z tego zamiaru i 1 maja wywieźli ciężarówką ciało Hubala w jakimś nieznanym kierunku i pochowali w miejscu, które do dzisiaj zostaje owiane tajemnicą. Jeśli chodzi o drugiego z kawalerzystów, którzy tego dnia zginęli, chciałabym i jemu poświęcić parę słów, bo zwykle pamiętamy o tym, że tego dnia zginął Hubal, ale razem z nim życie oddał też kapral Antoni Kosowski, pseudonim Ryś. Pochodził z Tomaszowa, urodził się 18 maja 1913 roku, z zawodu był rzeźnikiem. W latach 1934-1935 odbywał służbę w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej, który stacjonował w Łodzi. Natomiast w marcu 1939 został w ramach tzw. cichej mobilizacji powołany do Skierniewic. Jeśli dobrze pamiętam, był to 26 Pułk Artylerii Lekkiej. Kosowski brał udział w walkach o stolicę, walczył w rejonie Campinosu, a kiedy Warszawa skapitulowała, najprawdopodobniej już w Krupkach dołączył do oddziału Hubala i razem z nim przeszedł cały szlak i zginął razem z dowódcą. Co więcej, nie tylko miejsce i czas śmierci łączy go z Hubalem, ale również sam fakt, że do dzisiaj nie wiemy, gdzie spoczywa jego ciało. Podobno Niemcy oddali ciało Kosowskiego matce, natomiast grób rodzinny na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smutnej jest dla Kosowskiego jedynie grobem symbolicznym. Co się stało z ciałem, również tego nie wiadomo. Chciałam powiedzieć tych parę słów o Kosowskim właśnie dlatego, że często jego postać pozostaje w cieniu Hubala, pozostaje w cieniu faktu, że tego dnia zginął dowódca oddziału wydzielonego, a wydaje mi się, że postawa Rysia, postawa Kosowskiego, jego patriotyzm również zasługują na podkreślenie i na to, żeby pamiętać, że on również tego dnia oddał życie. Podobno w Tomaszowie żyje gdzieś rodzina Kosowskiego, więc jeśli ogląda to ktokolwiek, kto tych Państwa zna, albo może ktoś z tej rodziny właśnie, to gorąco prosiłabym o kontakt, o zostawienie komentarza albo o wiadomość prywatną. Dlatego, że wspaniale byłoby dowiedzieć się nieco więcej o tej postaci i również ją upamiętnić na przykład w postaci osobnego filmu albo biogramu na stronie Tropem Hubala. Na zakończenie chciałabym powiedzieć jeszcze o słowach, które Hubalczycy zawarli w komunikacie po śmierci dowódcy, wydanym 4 maja 1940 roku. Napisali oni, że dnia 30 kwietnia o godzinie 5:30 rano wskutek zdrady Niemcy zaskoczyli oddział. Rzeczywiście, można postawić taką teorię, że w gronie Hubalczyków był zdrajca. Pisał o tym chociażby Józef Wyrwa, wspomniany już Furgalski, mówił, że jego żona pracowała w organizacji konspiracyjnej, a ponieważ była byłą legionistką, miała również kontakty w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej. I jakaś jej koleżanka, która pracowała dla komendy, przekazała jej wiadomość, że Hubal powinien się strzec, dlatego że ma wśród żołnierzy szpiega. Furgalski przekazał ostrzeżenie Hubalowi, natomiast sam major chyba nie potraktował go zbyt poważnie. Docierają do mnie też inne sygnały. Jeden z moich czytelników cały czas gdzieś wraca do tematu, że w oddziale był zdrajca, ale właściwie nie potrafię Wam powiedzieć nic więcej, gdyż ten pan nie podaje mi też bliższych szczegółów. Mogło być po prostu tak, że tak jak wspomniałam, Niemcy przyszli po końskich śladach, i dlatego wiedzieli, gdzie oddział się znajduje. Być może gdyby Osowski wcześniej podjął alarm i obudził kolegów, nie tracąc tych cennych sekund, to przebieg wydarzeń w zagajniku zaczynki wyglądałby nieco inaczej. Jedno jest pewne. Historia to właściwie wciąż nauka żywa i co jakiś czas pojawiają się nowe relacje, nowe dokumenty, odnajdujemy w archiwach kolejne świadectwa, więc być może i kiedyś sprawę potencjalnej zdrady w oddziale będziemy mogli
wyjaśnić i albo ją potwierdzić, albo całkowicie ją wykluczyć. A na dziś to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.